Zapisz się do Cosinusa i odbierz bon dla widzewa. Szczegóły na www.cosinus.pl. Z najlepszymi kibicami. Najlepszymi. Znowuż rekord ile? 16 311 karnetów. Foto, fajnie. A wiecie? Tak? Czy nie? Oczywiście, że tak. Chodź. Doszło do tego. Chodźcie na piwo wszyscy. O kurde, się nagrywa. Ale co, dzisiaj można, no tak, słuchaj, nie? To mówiłem ja, Dario Cristo. Proszę, mogę powiedzieć, że to jest najlepszymi kibicami. Jest tak. A jaka? Czym jest akcja? A w końcu masz! Ej, ja ty to... No. No wreszcie! No siema, debiucik dzisiaj w kulisach. Czy będzie dzisiaj debiut? Jak myślisz? No, mam nadzieję, że będzie. Zobaczymy, jaka będzie decyzja trenera. Ale jestem przygotowany na wszystko. No jak to powiedzieć tutaj w tym naszym widzowie? No bardzo pozytywnie. Tutaj otoczka jest niesamowita. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie jakby przedsmak tego wszystkiego, co będzie w dalszej części sezonu i zgarniemy 3 punkty. Słuchaj, powiedz mi, jak ty się odnajdujesz w tej sytuacji? Chyba. Że, jako rodzynek. Wszystko. Nie, spoko jest. Nie dają popalić chłopaki? Grzeszni są? Grzeszni są. Zarany przyłóż. No to dobrze. A wy kiedy? Będziecie w pełni zdrów? Ja za tydzień. No już tak. A ja robię jedną panię rehabilitację, treninga rehabilitację. Także ja potrzebuję jeszcze 3 tygodnie. Tak? Tak mu się podoba, że 3 tygodnie jeszcze. Dochodzi. No. Bo powiedz mi, bo nie było czasu na prezentacji. Jak ten finał, powiedz mi? Niedosyt jednak, czy jednak... No ale idealnie, nie? Czy jednak to i tak dużo się udało zrobić? I ta no Francja tak, była... No to za dużo, to jest... Dla nas Chorwatów oni są mistrzami. A wy kiedy chłopaki wracacie do gry? Ja już bliżej jak dalej. No to dobrze. To jest najważniejsze, a dokładnie nie wiem. No kolejny rekord, frekwencja niesamowita i wielkie ukłony dla was jako kibiców. Mamy, bo widzę, się wiąże z dużą tradycją. To jest po prostu najlepszy, jeden z najlepszych klubów w Polsce. To co prawda w innych latach, ale to jeszcze w nas żyje, bo ja pamiętam te czasy Smolarka, Bońka, tych wszystkich zawodników, którzy tu przychodzili w ogóle od meczów, kiedy Widzew awansował do pierwszej ligi, to jeszcze ze czasów Leszka i Jezierskiego. A nie, przecież Widzew powstał generalnie z zawodników, którzy powiedzmy zostali jakby odsunięci od gry w ŁKS-ie czy w Starcie, w takich klubach, które jest z naszego no tak. regionu i Widzew powstał na tej bazie i ci ludzie po prostu udowodnili, że grając potem z ŁKS-em, z tym najmocniejszym składem, dali im po prostu bambo, nie? Także było śmiesznie nawet. Słucham cię? Nowa taśma na drugą ligę złożona? Zupełnie nowa, inna. Lepsza, szybsza. No, pozdrawiam dziadka z trybuny A. A wstawi to pan? No tak, ale jak ma dziadek na imię jeszcze powiedz. Dziadek ma na imię Marek. Ma na imię. A ty jak masz na imię? Kuba. Ile masz lat, Kuba? 10. I od jak długo grasz? Gram 5 lat, ale rok dopiero w Widzewie. Damian Paszliński! Nie! Będzie Łukasz Olszewski!
Przerywamy, panie Celeny. Okazja jest wyjątkowa. Bardzo proszę wszystkich o powstanie. Żegnamy dzisiaj trzy osoby związane z naszym klubem. Człowieka, który poświęcił Widzewowi 40 lat swojego zawodowego życia. Pracował tutaj od 1974 roku. Wieloletni masażysta, wielu pokoleń Widzewiaków. Człowiek legendę PRS-u. Żegnamy Wojtka Waldę. Żegnamy także niezwykłą postać, chłopaka, którego próbowali się radę zadowolenić. Zebrali się tutaj ponad 60 tysięcy na uczestnika szczególnego na walkę z działaczką. Niestety w tym tygodniu odszedł do nas. To Kuba Gołębiowski, nasz kibic, 19-latek z Poruszek. Ostatnim młodym człowiekiem, którego żegnamy, jest Adam Sikorski, który zmarł 29 czerwca. Wychowany w Widzewie Łódź, piłkarz naszych drużyn młodzieżowych. Miał tylko 17 lat. Uczciwie mi pamięć minutą ciszy. Prawda? Jak zawsze. W pierwszej połowie cztery trybuny, mamy brameczkę, więc druga liga na razie fajnie rozpoczęta. Jak się tobie podoba? Zgadza się. Mecz mi się podoba. Powiem tak, mecz na plus. Widać, że nasi zawodnicy są świetnie przygotowani motorycznie do nowego sezonu. Brakuje mi trochę aspektów fajnych taktycznych, tym bardziej uderzeń z dystansu, czy lepszego zrozumienia między linią ataku a pomocy. Niemniej jednak wydaje mi się, że zespół super funkcjonuje i jesteśmy w stanie tą pierwszą trójkę zdobyć. Nie, no słuchaj, fachowa wypowiedź na temat tej pierwszej połowy. Czyli co, atmosfera piękna, kibice dopingują, śpiewaj, dzięki ci. Nie ma co chwalić dnia przed zachodem słońca, ale inaczej jest. Chyba świat. Ale jaka atmosfera, nie wiem. Ale
Ja to byłem na trybunie, No dobra, chłopaki, jesteśmy po pierwszej połowie. Przedstawcie się, jak masz na imię? Jestem Kuba. A ty? Mateusz. Miłasz. Dominik. Wygrywa za sukcesem. Ładnie grałem, prawda? No bardzo. Jest super. Panie Arku, no i jak ta pierwsza połowa? Niech pan oceni, czy widzi pan różnicę jakby w stylu gry naszej drużyny? No może troszeczkę tak jest poprawa, ale no, mogłoby być lepiej. Prawie takim samym systemem grali, jak grali. Ale ja jednak jakiś tam progres zauważam. Mam wrażenie, że są spokojniejsi. Tak, no i więcej do przodu, żeby te piłki nie do tyłu, tylko do przodu więcej, żeby grać. No miejmy nadzieję, że w drugiej połowie pójdzie to lepiej, myślę, ale... że będzie. Chłopaki, jak debiut? No tej, nie? Jak się grało? Najważniejsze zwycięstwo. Pierwszy mecz jest najcięższy. No na pewno, ale dobrze to wyglądało, naprawdę. O, zawsze może być lepiej. Zadowolony chyba z debiutu, co? Tak. Naprawdę, tak. Kibice dopingowali twoje akcje. Dobrze to wyglądało. Brawo, chyba zadowolony z debiutu, co? Pierwszy mecz, bramka. Dzień dobry, jak ma pan na imię? Andrzej. Jesteśmy już po meczu. Tak. No i jak debiut w tej centralnej lidze? No cieszymy się z wygranej, ale powinno być lepiej. Liczyliśmy na troszeczkę więcej. Krystian. Jesteśmy już po meczu, powiedz mi, no jak ten debiut? Podobał ci się? Bardzo elegancko weszli, ładnie. Od 20 minut strzeliśmy jedną brameczkę. Co prawda Demian trochę pod koniec chyba spadł z formy, ale poza tym meczik bardzo elegancko, ładnie. Dzień dobry, jestem Mateusz Stańczak. Ja nazywam się Bartek Sobczak. Słuchajcie, no chłopaki, jak ten debiut? Co myślicie? Myślę, że bardzo udany, pewne zwycięstwo 1-0. No. Olimpia tak naprawdę miała małą sytuację, żeśmy przeważali w tym meczu. Więc... A mam pytanie do was, jak wam się podobali nowi zawodnicy? Bo było ich trzech, tak? Tak. W pierwszym składzie. No i co sądzicie? Znaczy tak, przede wszystkim ten Niemiec, bo ten taki czarny zawodnik przyszedł na końcówkę, no to dobra, tam miał jedno podanie, prawie by asystę miał, bo Demian tam wychodził na końcową sytuację, ale tak to na początku, przecież debiutant strzelił gola dzisiaj, tak? No właśnie, więc też dobra główka. No witam cię serdecznie, słuchaj, oceń w dwóch, trzech zdaniach, jeśli się da, debiut w tej centralnej lidze. No udało się zdobyć 3 punkty, myślę, że to jest najważniejsze, natomiast trzeba... Jest jeszcze sporo do poprawy, wiadomo, że to jest pierwszy mecz, ale mamy naprawdę dobrą drużynę, która może tutaj dużo namieszać w tej lidze, bo wiadomo, że jesteśmy jednym z głównych kandydatów do awansu i każdy tutaj będzie się na nas spinał, jak będzie tutaj przyjeżdżał, czy będzie nas podejmować na własnym boisku, bo myślę, że teraz te kolejne spotkania, czy chociażby w Katowicach przeciwko Rozwojowi, czy za 2 tygodnie tutaj przeciwko Zniczowi, na pewno nie będą łatwe.